byłyby jaja, kurde, z Flaming bez kitu. I z całym z Flaming. Nagrali Minecrafta. Wiesz, że to nie jest taki głupi pomysł? No ja wiem, przecież to kurde. Wobec beka co nie miara. O ja pierdzielę, przecież Flaming w Minecrafcie po tym filmie o dziurze. Wow. O shit, kurde, zamiast wyłowić rybę, to zagadałem do trenera wędkowania. Dobra. No, jak mój fishing poszedł do góry? 59. Wiesz, to niebezpieczny pomysł, żeś podrzucił. Nie, wszyscy kurde ludzie by nas, wiesz, ukartowali. By nas zabili. Znaczy ja wiem, ja nigdy nic złego o Minecrafcie nie mówiłem, więc ja jestem bezpieczny. No, ja tam, wiesz, ja ogólnie lubię Minecrafta, lubię w niego grać, mam nawet fajny świat i w ogóle. Se siedziałem i robiłem, ale nie lubię tego, co się dzieje z tym na YouTubie. Tak mówię. Kiepsko się do tego przykładać, nie? Mhm. Ale wiesz, ja planuję ten... kurde, szaman to ma dobrze, sobie rzuci czar i potem na środku jeziora łowi. Słucham? Szaman ma fajnie, bo sobie rzuci czar i łowi na środku jeziora ryby. Aha, tak, ale ja zazwyczaj kupuję te eliksiry jakieś tam. Aha, też tak można. Fajna rzecz. No więc, ale tak, wiesz, myślałem o tym, żeby zrobić taki, może ze dwa odcinki, jak zrobić fajny film z Minecrafta. To jest ta twoja maszynima tajna? Nie. Teraz rok tak, kurde, odkrył mnie. Kurde, muszę zmienić szybko. Ale nie, no kurde. Znać kolegę, najlepiej dwóch. I nagrajcie mapę Escape. Nie. O, i takie, wiesz, dzieci tak klaszczące. No. Dobra, idę urozmaicić twój live, wiesz? Dobra, spoko. O co, chcesz zalogować Belfkę? A, już. Tak myślałem. Naraz, to coś. Ej, chcesz zobaczyć coś grubego? Co? Ta-da-da! Wow, aleś ty mięśniony. Stań tutaj, po środku, kurde. Chciałem ci zrobić facepalma, czekaj. O Jezu, boję się, że to jest stereo. O, nie tu! Czekaj, siądź. Siądź. Ciekawe. No nie. Jestem za niski. Kurde, albo za niski, albo za wysoki. Dobra, to się nie uda, nie pasujemy do siebie. No jesteś dla mnie, wiesz, za duży. That's what she said. That's what she said. No lepiej, o czekaj, robimy to. Co ty masz za gir? Aha, bo ty jesteś lekarzem z PVP. Mhm, mam sukienkę. Kurde, jak ja bym chciał już mieć tę 90, ale z drugiej strony, wiesz, co, to może to być dziwne, ale najbardziej rajcuje mnie ten questowanie w The Burning Crusade. No tam jest fajnie, wiesz, ja najbardziej lubię w tym, w czym? Jak to się tam nazywa? Northrend, o, na Northrend. Ale tam na Northrend, cholera wie zresztą. Też było fajnie w sumie. No ten spoko było. Mam nadzieję, że teraz ludzie nie będą narzekać. Jak będą narzekać, to się ten... To zobaczysz co. Jeszcze ktoś dołączył. Yeah! Se człowiek chciał ryby połowić na spokojnie. Co? Utrzymuje twoich widzów. Man! To mam nadzieję, że gadaniną, a nie tym, a nie tańcem. Rany boskie. Jak ja bym wiedział, jak najbardziej. Jakbym się dowiedział, że moi widzowie przychodzą na moje materiały dla mojej urody, to bym się załamał. Ale ten rok ładny. Yeah. O kurde, no. Cholera, szkoda, że pokazuję ten Euro Truck Simulator w tle. Okienko na cały ekran, god damn it, muszę powiększać. Musisz, wiesz, zamienić okienka. Ten Euro Truck będzie w tym okienku, gdzie kamerka, tak tu wiesz. Tak, dzisiaj pogramy sobie w Euro Truck, będzie tutaj, wielkości znaczka. Gdzieś tu z lewej, gdzieś tam będzie. Poszukacie, znajdziecie. Słyszysz, ktoś mówi, ale ładny kamień. Yeah.
No i złowiłem pandę, ale już popłynęła sobie. O Jezu. Wiesz, ostatnio chciałem sobie połowić ryby, oczekując na dungeona. No, no. I się okazało, kurde, że od razu wbijałem, praktycznie bez kolejki, więc sporo osób musi być na tym poziomie. No, to jest prawda w sumie. Też jakoś tak miałem, chyba na 20, którym się od razu praktycznie znalazłem jako DPS. To ktoś mnie się pyta, czy ja robię maszyny meczy teraz prze... Znaczy ja robię, zrobiłem na razie dwie. Jestem z nich dumny, kurde, ile ja siedziałem przy tym. I ten. I co? No i pewnie coś jeszcze tam planuję zaraz ten. O, ktoś we mnie stanął. Weź, bo to dziwnie wygląda, panie Tauren. Kurde, ale to jest różnica. Liczyłem na to, że pandy będą trochę mniejsze, za łatwo stargetować. Ale panda dosyć mocno orka przypomina, wiesz? Orka? Mhm. Czy ja wiem? Nie, mówi ci, że jak w PvP widziałem orka Łotra, to nie byłem pewien, czy to jest panda, czy to ork. Znaczy, o, ja też tak miałem, jak wiesz, w całym PvP secie jest, nie? To też trudno. Ale się zebrali ludzie. Pewnie, kurde, wyłowimy wszystkie ryby w Orgrimarze. Ten się wkurzy, jak mu tam ten szef hordy. No wiem, o którego ci chodzi. Ja pierdzę, zwolniam gro... Ja pierdzę, nie wiem, który jest mój spławik. Garrosz. Czy ja będę robił live'a z Kanady? Nie wiem, ale pewnie filmy będę robił, jakieś vlogi, bo będę musiał coś robić, bo jak ja nie zrobię filmu, to aż mną targa. Będę musiał kiedyś z tobą pogadać o Kanadzie. Ja mam dużo ludzi, na przykład mój siostrzeniec był w Australii. Ty byłeś w... O, słuchaj, mam do ciebie prośbę. No. To nagraj parę takich filmów z Kanady, takich, wiesz, krajobrazowych trochę, co? Spoko. No, i potem może cię gdzieś ten wypytam i wrzucimy te filmy w tle. No, może być, spoko. Będę jechał 15 grudnia, gdzie spoko, gdzieś tam na narty i w ogóle. Ktoś wyłowił szmatę. To gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Zawsze chciałem zobaczyć prawdziwą szmatę, pokaż. Nie wierzę ci. Wiesz. To jest chore, wiesz? World of Warcraft jest miejscem takiego szaleństwa, no. Życie bym nie przypuszczał. To phishing, nie? Taki rozmaicony. Pokazał mi! Ej, ona w ogóle nie jest atrakcyjna, wiesz? To taką ci... O. No co ty gadasz? Wow, ale się tutaj zlot zrobił. No fajnie, bo teraz wędki nie trzeba i łowisz patykiem. Ty, słuchaj stary, ale mam pomysł na intro do następnego filmu o Łotrze. Wow, boję się już. Wiesz, ja ostatnio robię z tańcem i nie zamierzam zrobić. Kojarzysz piosenkę Hey Mrs. Robinson? No chyba, jest? Czekaj. Ja sobie puszczę. To jest Dustina, to jest, tam był film Dustina Hoffmana Absolvent, nie wiem czy kojarzysz. To była historia młodego faceta, kurde, to nie trafię w czas. Z tym intrem, to ludzie nie załapią. Absolwent to była historia takiego młodego chłopaka, którego podrywała starsza pani. Skutecznie go podrywała i go uwiodła. A potem on się zakochał w jej córce i to w ogóle pokręcone, ale historia ciekawie zagrana. Dustin ale Hoffman wtedy został gwiazdą praktycznie po tym filmie. I wiesz, to jakby historia starej babki i młodego chłopaka. I chciałem, żeby, wiesz, chciałem nagrać intro, jak tańczę obok mnie, wiesz, babka undead. I w tle ta piosenka, ale to nie się nie przyjmie, kurde. A nie te czasy, nie? No właśnie tak sobie, ja to kojarzę. No, kurde. Fuck. Ale i tak zrobię, bo to jest fajna muzyczka. Hey, Mrs. Robinson. Da-da-da-da-da. I tak dalej. Wow, ktoś ci wysłał buziaczkę, ej. Osiec. To jest zobowiązanie. No, nie? No. Nie wiem, co mam z tym teraz zrobić. Ktoś tańczy Carmel Dancen. Ja pierniczę. Wow. I tak dalej pójdzie, to nasza gildia będzie najlepsza w phishingu na serwerze. Wiesz, co to Carmel Dancen? Nie, to też chyba, to nie z moich czasów dla odmiany. Jezus Maria. Ja to podeślę na czacie. Będziecie wiedzieć teraz, skąd pochodzi taniec pandarenki. Słuchaj, jak to jest ten, coś w rodzaju Brazers, to nie wolałbym, żebyś tego nie wklejał. Nie, nie, posrało cię. Lata temu. Kurde, odkrył mnie.
Ty weź tego słonia, kurde, kto tam mi zakłóca łowienie ryb? Dobra, macie, to jest, stąd się wziął właśnie taniec pandarynki. No problem. I posłuchajcie tego, to padniecie. Możesz to puścić na lewie, to ludzie zginą chyba. Dobra, to zaraz to puszczę. Okej, czekaj. To wymaga pewnych zabiegów. Jezu, jak ty to usłyszysz, to chyba zawał serca za ten... Naprawdę ci powiem, ja cię ostrzegam. Nie no, bez jaj, co ty... No, nie, ale ja naprawdę ostrzegam. Swoje lata mam, ale żebym zawału od razu dostawał, to nie sądzę, nie sądzę. Screen region... Mówię ci, to... Dobra, sam tego chciałeś. Nie, nie wiem, co ja chciałem, ale... Co za czarodziejki z księżyca? Nie wiem. Widziałem, że będą majty widoczne, to jest ten. Dobre, co? Ja wiem, że to jest ten. Królik dancing. Królik dancing. Skarber dancing, ziomy. Tak tańczą mandarynki? No tak, no zobacz sobie. Czekaj. No co? Naprawdę. Dobra, zobacz sobie teraz. Zobacz sobie teraz, to jedna pandarenka tańczy. Zaraz zobaczysz. Chyba się wciągnąłeś, co? No czat jest. Jak ten fajnie cały ekran jak się buja. No nie, 3D taki. Ua. Ale co one z tymi rękoma robią, to ja nie wiem. To sobie zobacz na tą pandarynkę w grze. I patrz, bo zaraz będzie ten ruch, wiesz? Gdzie jest ten ruch, come on! Widzisz? Jezu, pieszmy! Nie pasuje. No tam jest, to nie jest pełny ten, wiesz? Ale świetne jest, są laski ten, pandarenów są naprawdę świetne. No nie? No to jest tylko tutaj jeden ruch, pełny, inaczej tam wygląda ten Carnal Dancen. Ale jazda. Party, kurde. Łowienie ryb, popatrz jak się kończy twoje łowienie ryb. No, jesteś dumny z siebie? Bardzo. Dobra. Polska wersja tego też miażdży. Dobra, czekaj, to muszę teraz wyłączyć, bo zaraz... Mój komputer opanują dziwne siły. Opa. Ale fajne są te modele, ale jestem strasznie ciekaw, jak zupgrade'ują te modele. Pozostałe. To pozostałych, nie? No. W sumie to Vol'jin. Już po Vol'jinie można stwierdzić, że trolle będą miały super. Tak? Mhm. Oglądałem. Ale ten... myślę, że oni tego nie spieprzą, nie? No na pewno. Na pewno pojawią się ludzie, którzy, wiesz... Nie będą zadowoleni? No na pewno, no przecież. Wiesz, nie można wszystkich zadowolić, nie? Już ten niemrawy twój taniec, już ta twoja belwka musiała się odmęczyć. Jak to niemrawy? Patrz jak daje. Co ty? W porównaniu do pandarenki to wiesz. Toxic.
Nigdy nie sądziłem, że to powiem, ale ten pandarenki są ładniejsze od belfek. Ej, wiesz, chyba że ktoś lubi Salceson. Ja cię. Co za koleś? Pandarenki są przy kości, no ład. O Boże. Co, sam jestem przy kości, to mogę żartować z innych, którzy są przy kości, nie? A kto ma żartować? Chudy? To by było nie w porządku. Ja cię. Ty, a w ogóle taka... Wiesz, mniej więcej jak zawsze w szkole było tak, że te chudsze dzieci zawsze naśmiewały się z tych grubszych, nie? Dzieci. Nie, w szkole było odwrotnie. No właśnie. Znaczy nie. Że chude dzieci zawsze się śmiały z grubasów, nie? Rzekomo. Nie, nie, nie. Kiedyś było tak, że się śmiało z tych chudych. No ale właśnie chodzi o to, że tak też w głównej mierze powiedzmy, że było tak, że się z grubych śmiało. O, on jest gruby. To wiesz co? Zależy z jakich czasów, wiesz? No zależy też z jakich czasów. Bo za czasów moich młodości to jak gruby to znaczy, o jaki zdrowy! Moskitu! Jak dziecko jadło, wiesz, łyżkami z jednej strony, wiesz, smalec, a z drugiej strony czekoladki, to uuu, jaki zdrowy! Może dokładkę? Ale ten, i wiesz, i teraz zauważyłem, że zaczyna się taka era, nie? Znowu. Że wiesz, że teraz chudych się, wiesz. Tak? Śmieją się z chudych? No. A znaczy, bo sam jesteś chudy i tego doświadczasz? Nie, 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 co ty? Nie, no co stary. Stary, jak ja, wiesz. No, lepsze to niż być McDonald's Kid. No, miałeś pokeczupić. Jest taki, zaraz, była kiedyś taka właśnie satyryczna bajka o grubym chłopaczku, tylko takim skrajnie grubym. Taka. Fatboy, fatboy. Fatboy, wow, intuicyjna nazwa. Nie. Gdzie ty biegasz, gdzie ty biegasz? Uuu, widzę, że dał nieźle. O. Musiałem trochę wyżej stanąć, bo cały czas zahaczałem o brzeg tam. Rzeczywiście jestem mała, znaczy mały. No, no. Znaczy moja bloderwka jest mała. To fakt. No, no. Karol Dansen, teraz wszyscy zostaliście splugawieni. No, to straszne, straszne było. O Jezu, na czacie, wow. Dobra. Ludziom przeszkadza moje łowienie ryb? O mój Boże. Jeszcze tylko 5, będę miał 100 punktów i skończę. Ha! Druidem resto powinieneś dać radę normalnie. Tada! What the fuck? Nie, to miał być kościelny, kurde, ten, a nie wyszedł. Co chciałeś zrobić? Kościelny dźwięk, tylko nie pamiętam jak to się robi, cholera. Oooo. O tak, właśnie. Ty patrz, moja panda nie rzuca cienia. Nie dość, że chodzę po wodzie, to jeszcze jestem wampirem. What the fuck? No to co ty, na wodę chcesz rzucać się? Ja się zmoczę, a masz, o. Nie, stary, nie, nie musiałeś tego mówić wszystkim. No co? Uwaga wszyscy, Nexus się moczy. No come on. No i twoja głowa mi się zlewa ze spławikiem. Ten spławik wygląda jak korek. Kurde. Przez ciebie za wcześnie wyciągnąłem. Złowiłeś mnie? Nie. To rzeczywiście musi być wkurzające. Pierwszy raz tak mam. Zaraz. Ja ci zaraz dam. Kurde, myślałem, że stanąłeś na spławiku bez kitu. Da się? Nie, chyba nie. Tak, w ten sposób, tak. Wow, nigdy jeszcze tak nie trollowałem nikogo, ej. Zaraz, coś tylko sprawdzę. W sumie każdy dawał... się... Wow, gdzie jest mój ten? No, to się nie da. To się, ten buff schodzi, jak wylądujesz w wodzie. Jak wylądujesz na mącie. Nie, no zobacz. Hop. O, to nie wiem, to coś mi... Każdy no, zawsze ty... brakuje mi jednego punkta. Jaki ból! Ból. Dobra, mam stówę. Dobra. Jakie fajne są te żółwie, ej. No, fajne są, fajne. Ty, a widziałeś jak on się dematerializuje w środku? Jak w skorupie? No zobacz sobie, patrz. Weź sobie przybliż na maksa i patrz od tutaj. O, tu jestem. I patrz na to, przecież to jest straszne, zobacz. Patrzysz? Mhm. Dokładnie? Mhm. Na pewno? No. Dobra.
Jak ty to robisz? Ale masz skill. Jak on się tam mieści jej. To jest lepsze niż planking, właśnie, a propos. Już dawno tego nie... O cholera, nie da się na koniu zrobić. Na koniu planking. Tu będę leżał. Przeleci cię żółw. Patrz. O. Czekaj, weź trochę się cofnij. Czekaj. Trochę do tyłu. To ten S wciskasz. Hop. I teraz zrób ten. Czekaj, hop, hop. Nie, czekaj, do przodu trochę. Hop. I zrobiłem screenshota, ej. Ja zrobiłem screenshota, czekaj. Hop. Jaki bezsens. Dobra, hop. I print skin. No tak, jak będziecie grali w Warcrafta, to będziecie mieli narąbane w głowach tak jak my. No. Dobra, spadam, przecież się czuję wykorzystany przez tego żółwia. No wiesz co? Żółw się cieszy. Jak te żółwie tak szybko biegają, ej? To mnie w sumie zastanawia. Żółw tak... Biegnę. Wow, ej. Wyobraź sobie żółwie, jakby tak zapieprzały? No, ktoś był złośliwy i jak samotnemu żółwiowi podrzucił do akwarium ten hełm. Skid, autentyczna historia. Żółw robił co mógł, ale się przewracał na plecy. Dobra. Hop. 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 Jestem tak samo jak słonie. Ciekaw, jak słonie w ogóle tak szybko biegają. Znaczy, wiem, że słonie potrafią raszować i to nieźle, ale słonie nie umieją skakać. Co ty? Nie Azeroth. Azeroth wszystko słonie potrafią. Nawet ugietują ci obiad, zrobią pranie. A tego to nie wiem. Muszę pojechać do tego. Muszę pojechać do Stranglethorn Vale i kupić sobie przepisy do gotowania. Cztery pancerni i Nexus. To wygląda jak czołg. Rock czołg. Właśnie zapomniałem sobie kupić, kurde. O, jakieś achievementa fajnego zrobili. O Jezu. Mishor się popłakał. U, co się stało? Nie. Teraz się dowiem, zaraz wracam. Okej. Ej, synku, co się stało? Wow, teraz będzie ciekawa historia. Ja już przejąłem live'a, jesteście teraz moi. I gram paladynem. W sumie... U, shit. Już coś poważnego? Co to ja was chyba zagłuszę? Chyba coś z ciężarówką jest nie tak. Jesteś tam? No jestem. Nic nie pomogłem, tylko mu ten. Komu jeszcze pogorszyłeś sytuację? Mu humor, no. Czekaj, wiesz co? Sekunda. Okej. Okay. Dobra. Teraz jest. No jest okej. Okay. Co tam? A nie, nic. O rany. Miałem wszystkich ciekawić, co tam się stało. Słyszałem, że coś tam chyba ciężarówka, tak? No, on chciał sobie pograć w Euro Truck Simulator. Aha, uuu. No. A nie, to za trudne dla niego. A poza tym z innych powodów też ma zakaz na komputer. Wow, co przeskrobał? No, jak to dziecko, nie? No w sumie. No. Dzieci robią różne dziwne rzeczy. To też trzeba przyznać. No. Dobra, muszę, kurde, tam w tym cholernym Stranglethorn jest dużo recept na jedzenie.
Jak to? Aha, takie, te No, recepty. no i muszę tam, kurde, lecieć i... Rok, co ty mu zrobiłeś? Nic. Tylko nie wiem, nie jestem do końca pewny, gdzie są recepty na ryby, cholera. Gdzieś tutaj muszą być w Orgrimmarze na te podstawowe ryby. Dobra. Ale nie wiem, ja się na rybach nie znam. Są te recepty. Tylko chyba gdzieś koło wędkarza. No nie mam pojęcia. No, za pół godziny będzie Hitman. To zobaczymy, co tam ciekawego jest. Nie, świetnie, świetnie się gra, tylko ja będę, bo ja grałem takie misje dodatkowe, żeby sobie popatrzeć, jak to w ogóle wygląda. Dzisiaj zacznę fabułę od zera totalnie. A, czyli najpierw to takie, no. Boże drogi. On jak się uprze, znaczy on ma taką metodę trochę, żeby uzyskiwać to, na co ma ochotę przy użyciu tego płaczu. Nie, tu nie ma tych kurde. No, troszeczkę tak jak mój brat. No, dzieci tak mają, to jest normalne.